Czy dieta niskowęglowodanowa może powodować albo nasilać insulinooporność? Dostaję czasem takie pytania, dlatego dzisiaj porozmawiamy o jednym badaniu naukowym, o jednej publikacji, która chyba głównie ona tę wątpliwość zasiała. I podam Wam też 5 według mnie najważniejszych, prostych, naprawdę prostych rzeczy, na które osoba z insulinoopornością powinna przede wszystkim zwrócić uwagę. Zapraszam na odcinek. Moi drodzy, w zeszłym roku pojawiła się taka publikacja, po której mam wrażenie, że od tego momentu, od czasu do czasu właśnie po pierwsze gdzieś tam w mediach, w sieci pojawiają się takie informacje i połączenie insulinooporności z dietami ograniczającymi węglowodany, jakby to było coś, co może nam zaszkodzić. No i ja też dostaję nieraz właśnie takie pytania, dlatego na początku porozmawiajmy sobie właśnie o tym. Podlinkuję Wam to badanie. Nie chcę jakoś bardzo szczegółowo w nie wchodzić. Już Wam mówię dlaczego, bo tak naprawdę ten artykuł i to, w jaki sposób zostało to stworzone, no dość dużo pozostawia do życzenia. Ostatnio rozmawialiśmy o filmach na Netflixie, które nie zawsze są rzetelnie nagrane, a przede wszystkim te wnioski, które są wysnuwane przez autorów badań, troszeczkę podają nam to wszystko w wątpliwość. Natomiast jeżeli chodzi o ten case właśnie z insulinoopornością i z dietami niskowęglowodanowymi, to po pierwsze, to były osoby, które zostały zwerbowane na 7 dni i przez 7 dni miały same wpisywać to, co jadły i już, jak wiemy, po pierwsze, bardzo krótki okres czasu, po drugie, niestety nieraz jest problem z tym, żeby ludzie rzetelnie wpisywali to, co jedli, w jakich ilościach i rzeczywiście to notowali. Natomiast zostali oni podzieleni na 3 grupy i ta grupa w diecie niskowęglowodanowej to było poniżej 45% energii z węglowodanów i osoby, które dietami keto czy niskowęglowodanowymi się interesują, to myślę, że wiecie, że raczej mówimy tutaj o 10%, może 15% czasami na dietach niskowęglowodanowych, no ale 45% to raczej klasyfikujemy jako dietę wysokowęglowodanową, a nie niskowęglowodanową, więc no tutaj już jest taki trochę błąd logiczny. Natomiast co dalej? Te osoby po tych 7 dniach zrobiono im badania, pobrano im krew i sprawdzono Homayer i tam inne wskaźniki. I w tej grupie właśnie niskowęglowodanowej autorzy powiedzieli, że widać, że po prostu ta insulinooporność jest większe ryzyko, jeżeli chodzi o insulinooporność. I teraz zobacz, po pierwsze 7 dni, ale po drugie to nie było porównanie nawet już, chociaż to jest tak krótki okres czasu, przed i po tych 7 dniach, tylko po prostu po tych 7 dniach, więc tak no naprawdę nic nam to nie mówi o tej diecie, bo to nawet nie była dieta niskowęglowodanowa, nie były tam żadne inne parametry dokładnie mierzone, nie było sprawdzane na przykład jakie tłuszcze te osoby jadły, czy ile jadły białka i tak dalej, jakie to były węglowodany, ale dodatkowo no 7 dni, nawet jeżeli odżywiasz się w jakiś tam konkretny sposób przez te 7 dni, to jednak dużo większy wpływ na Ciebie miało to, co przez te wcześniejsze naście albo kilkadziesiąt lat życia robiłeś. A tutaj no to było porównanie, ja nie wiem do czego. Więc jednym słowem, akurat to badanie pokazujące, że jest ryzyko stosowania diet niskowęglowodanowych przy insulinooporności, to w ogóle jest totalnie po prostu wyssane z palca i nie uważam, że powinniśmy się tym kierować. Natomiast to, co mogę Ci powiedzieć, diety niskowęglowodanowe mogą być dobrym narzędziem, żeby sobie z tą insulinoopornością poradzić. Czy to jest jedyny rodzaj żywienia, który może pomóc Ci pozbyć się insulinooporności? Nie. Ale powiem Ci, że z mojego gabinetu dietetycznego chociażby chyba 100%. Nie przypominam sobie ani jednej osoby, która ze mną współpracowała dłużej i przyszła do mnie z problemem insulinooporności, żebyśmy tego problemu insulinooporności na diecie niskowęglowodanowej nie rozwiązali. Dlaczego? No bo jeżeli problem z insulinoopornością jest w tym, że Twoje tkanki nie są w tym momencie wrażliwe na działanie insuliny, to przesyłanie sygnałów, ten mechanizm nie działa w tym momencie dobrze, no to jeżeli zabierzemy tak naprawdę
główną przyczynę w tym momencie problemu. Wiadomo, że tych przyczyn wcześniej mogło być wiele, ale jeżeli zabieramy węglowodany, tym samym przestajemy tak bardzo tą insulinę podbijać, no to automatycznie łatwiej jest nam rozwiązać problem. Łatwiej jest nam, nie wiem, ugasić pożar, jeżeli po prostu możemy się zająć w tym momencie gaszeniem pożaru, bo po prostu, nie wiem, ewakuowaliśmy najpierw wszystkich ludzi. No taka powinna być kolejność. I tutaj jest podobnie. Jeżeli nie mamy dużo węglowodanów w diecie, no to z tą insulinoopornością możemy sobie poradzić po prostu lepiej, szybciej, skuteczniej. Nie jest to jedyna metoda, ale uważam, że jest to naprawdę dobra metoda. To, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to nawet nie konkretna, niewielka ilość węglowodanów, a to, że po prostu dzięki temu, że te węglowodany ograniczyliśmy, mamy lepszy ładunek glikemiczny posiłków. Czyli nie ma tego nagłego po prostu skoku i wyrzutu glukozy i insuliny poposiłkowo, bo zazwyczaj to jest dużym problemem. O insulinooporności nagrałam już wcześniej materiały, więc tutaj w tym temacie szerzej już mówiłam i zapraszam po prostu osoby zainteresowane do odsłuchania tego. Natomiast teraz 5 takich podstawowych rzeczy, o których uważam warto pamiętać przy insulinooporności. Po pierwsze, zadbaj o sen. O dobry, jakościowy sen i wysypiaj się. To jest bardzo ważny element przy insulinooporności, a mam wrażenie, że jak ktoś dostaje diagnozę insulinooporność, idzie do lekarza, to niewiele się o tym mówi. Sen jest naprawdę bardzo, bardzo istotny, a nieraz to bagatelizujemy. Punkt drugi, i to jeszcze nie będzie nic związane z dietą, to jest aktywność fizyczna. Jeżeli chcesz, żeby Twoje komórki odzyskały insulinowrażliwość, to po prostu daj im bodziec i się ruszaj. Jeżeli się ruszasz, to nie musi być od razu nie wiadomo jak intensywny trening, ale większa ilość kroków w ciągu dnia, spacer, może jakieś lekkie ćwiczenia siłowe, nawet z obciążeniem własnego ciała, czy pójście po prostu do specjalisty i po prostu ustalenie takiego treningu indywidualnie, ale jeżeli nie masz na to możliwości, funduszu, czasu, czegokolwiek, to po prostu to nie jest wymówka, bo po prostu zacznij się ruszać i bądź osobą bardziej aktywną fizycznie, to jest naprawdę punkt drugi. Czyli mamy sen, aktywność fizyczną i dopiero kolejne trzy, to są trzy wskazówki dietetyczne. Po pierwsze, właśnie to obniżenie ładunku glikemicznego. Oczywiście na diecie keto czy diecie niskowęglowodanowej jest to po prostu zrobić nam łatwiej, prościej. Natomiast ten ładunek glikemiczny, czyli jednym słowem, zadbanie o odpowiednią podaż białek i tłuszczów w diecie. Jeżeli węglowodany, no to zazwyczaj lepiej złożone, a jeżeli już mamy te węglowodany, to dodajemy właśnie do nich błonnik, dodajemy do nich dobre tłuszcze białka, żeby wtedy ten ładunek łączny całego posiłku został obniżony. To jest bardzo ważne. Kolejna, czwarta wskazówka to odpowiednie przerwy pomiędzy posiłkami i brak podjadania, bo jeżeli ciągle coś jesz, no to masz wyrzut insuliny, a jeżeli jeszcze nie masz tej insuliny wrażliwości, to znaczy, że po wzroście insuliny ona nie spada odpowiednio szybko. Więc jeżeli Ty co chwilę coś jesz, nawet podgryzasz, nie wiem, orzeszek, ciasteczko, czy kawałek jabłka, ale to jabłko jesz po prostu przez 2 godziny, to za każdym razem będzie wyrzut, a brak powrotu do tej wartości bazowej. Dlatego ten brak podjadania, naprawdę jeżeli chcemy sobie poradzić z insulinoopornością, jest bardzo, bardzo ważny. No i piąta rzecz, która jest ważna, jeżeli chodzi o żywienie, to ile jesz. Jeżeli będziesz jeść więcej niż wynosi Twoje zapotrzebowanie, jeżeli będziesz mieć dużo więcej kalorii niż potrzebujesz w diecie, to nawet jeżeli ta dieta będzie, nie wiem, niskowęglowodanowa czy ketogeniczna, to nie będzie Ci tak łatwo po prostu sobie z insulinoopornością poradzić, no bo masz nadwyżkę kaloryczną. Więc tutaj to jedzenie z umiarem, jedzenie odpowiednich ilości jest też bardzo ważne, więc na przykład na dietach niskowęglowodanowych to dolewanie tłuszczu w dużych ilościach no nie będzie nam służyło przy insulinooporności i w ogóle nie będzie nam służyło, no bo u każdego będzie prowadzić tak naprawdę do wzrostu masy ciała, a tego raczej zazwyczaj nie chcemy, no chyba, że mamy niedowagę. Także jeszcze raz, sen, aktywność fizyczna, odpowiednie przerwy pomiędzy posiłkami, odpowiednia kaloryczność i dobre zbilansowanie posiłków, odpowiednio niski ładunek glikemiczny. To jest tych 5 podstawowych elementów, którymi warto się zająć przy insulinooporności.
I nie martw się, że diety niskowęglowodanowe mogą Ci pogorszyć kwestię regulacji tej insuliny. I naprawdę diety niskowęglowodanowe mogą być pomocnym narzędziem w radzeniu sobie z insulinoopornością. Insulinooporność nie jest jednostką chorobową, ale jest takim stanem, który jeszcze można cofnąć, a nieraz jest pierwszym sygnałem takim do cukrzycy, więc też nie powinniśmy tego bagatelizować, tylko się tym zająć i naprawdę możesz sobie z tym bardzo dobrze poradzić. No dobrze, to tyle w temacie. Ja pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach, pewnie za tydzień. Cześć!